Nie wiem, czy jesteś w stanie powiedzieć, jakiego rodzaju błędy popełniłeś po tym pojedynku, ale jeżeli jesteś, to poproszę. Jestem. Popełniłem duży błąd w drugiej rundzie. Gameplan był taki, żeby pozwolić mu się trochę wystrzelać, żeby trochę spuch. I w tej drugiej rundzie, jak udało mi się na chwilę przejąć inicjatywę, mogłem to przetrzymać trochę dłużej, tę pozycję dominującą. Nie od razu iść do poddania. Dłużej potrzymać tą półgardę, poleżeć trochę na nim, poczekać, żeby się bardziej zmęczył i dopiero potem poddawać, ale zobaczyłem szyję, od razu się rzuciłem do tej szyi, zrzucił mnie z pozycji poddaniowej. Strasznie dobre tempo narzucił, dlatego też, jak powiedziesz, odcięło mi prąd i nie byłem w stanie już potem, płuca były ok, tylko mięśniowa, jak powiedzieć, stanąłem i nie byłem w stanie się bronić, no i zasłużenie wygrał. Doszła nas informacja, że właśnie źle, w sensie straciłeś przytomność dosłownie po tym pojedynku. Czy traciłeś przytomność, coś takiego? Znaczy nie, przytomność nie, tylko po prostu nie byłem w stanie się ruszyć mięśniowo, bo kwas mlekowy mi tak skoczył mocno, bardzo mocno ruszył, musiałem mocno pracować fizycznie, okazał się bardzo silny i dobre tempo narzucił. Byłem pewien, że trochę, że bardziej jeszcze szybciej spuchnie, ale no to ja szybciej spuchłem i nie udało mi się skończyć walki, ale no było blisko, niestety się nie udało. No właśnie, bo powiedziałeś, jakby nie chciałeś zdradzić przed pojedynkiem, co dokładnie działa na zapaśników, ale było widać, że dążysz choćby do duszenia za pleców, tak? Jakie techniki jakby planowałeś, jaki był plan? Plan był taki, żeby właśnie go trochę zmęczyć i wchodzić w pozycję dominującą, jeśli będzie się odsłaniał, wtedy próbować poddawać. Próbowałem balachę raz, w pierwszej rundzie próbowałem balachę, potem jeszcze pod koniec, jak już mnie zrzucił z tych pleców, no ale no, fizycznie jak być dużo lepiej przygotowany, widać, że zdrowy chłopak i jak powiedzieć, te moje techniki kończące wybrnął z nich, przejął pozycję dominującą, no a tam już mięśniowo nie byłem w stanie się bronić i wygrał. Co najważniejsze, powiedziałeś, że ten pojedynek zdeterminuje jakby co dalej w twoim przypadku i co dalej? No co dalej? No, skoro nie mogę bić się na najwyższym poziomie i przegrywam z Damianem, który jest na początku swojej drogi, oczywiście bardzo mu gratuluję i trochę może ja więcej chłodnej głowy zachował. Gdzie powinien tak naprawdę, bo jestem bardziej dużo doświadczony i powinien trochę to przeczekać. No ja popełniłem błąd i skoro nie mogę się bić już na najwyższym poziomie, będę myślał o tym, żeby chyba sobie już powoli dać spokój i będę myślał o jakimś zakończeniu kariery, jakiejś walce pożegnalnej. Bo skoro nie mogę wygrywać, no to znaczy, że i trzymać poziomu takiego najlepszego, żeby walczyć z najlepszymi, a nie chcę gdzieś tam się obijać i walczyć z byle kim, no to żadna kluba. Więc chyba będę myślał o tym, jak dobrze zakończyć karierę, 50 jubiluszową walkę stoczyć, może jakieś extra fighty jeszcze gdzieś tam kiedyś za jakieś dobre pieniądze, a tak chyba basta. Nilu, przegrał dzisiaj, no niestety kolejny pojedynek, ale ja tak może z innej beczki. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak wszyscy tutaj zebrani w spotku na tej gali KSW-41 podkreślają twój wkład w rozwój MMA i w to, jak dużo dla tej dyscypliny zrobiłeś? Bilans to jest bilans. Damian powiedział, że nie cyfry walczą, nie jakieś tam nasze rekordy. Rzeczywiście może tak jest, ale to, ile razy walczyłeś, to, że byłeś dwa razy zwycięzcą, tak, KSW dwójeczki chyba i trójeczki, to też świadczy i wydaje mi się, że mimo tego, że możesz być dzisiaj trochę, że tak powiem, zasmucony, to jednak powinieneś wiedzieć o tym, że wielu kibiców bardzo, bardzo mocno docenia to, co do tej pory dla tej dyscypliny, jaką jest MMA, zrobiłeś. Tak, wiem, czuję to i dało się to odczuć od kibiców, od ludzi, których spotykałem przed walką, w serwie fana. No tak, daje się to odczuć, że są mi ludzie wdzięczni. Tak jak powiedziałem, no, moja 409 walka to była i wyraźnie, jak powiedzieć, no tutaj nie dałem rady Damianowi, on jest na początku swojej drogi, życzę mu jak najlepiej, teraz już będę mu bardzo kibicował, a ja skoro nie mogę już walczyć na takim poziomie, jakim bym chciał, czyli na najwyższym, no to znaczy, że już trzeba powoli sobie dać spokój i zająć się tak naprawdę czym innym. A może wypadałoby jeszcze zawalczyć tą 50. walkę, wygrać ją i wtedy zastanowić się i odejść, że tak powiem, starczą. To by było fantastyczne zwieńczenie twojej kariery. 50 walk, okrągła cyfra i na przykład na koniec zwycięstwo. Tak, właśnie myślę o tym, żeby właśnie zrobić jeszcze jedną taką pożegnalną 50. jubileuszową.
Mam zamiar oczywiście wygrać tą walkę, ale skłaniam się raczej ku końcowi. Ja jestem na końcu kariery, Damian jest na początku. Dzisiaj to, jak powiedzieć, udowodnił. No na dzień dzisiejszy, jak być, no czuję to, że jak nie mogę sobie poradzić już na przykład z Damianem, który jest na początku drogi, no to znaczy, że sobie będzie mi ciężko sobie radzić, im dalej, tym będzie ciężej. Więc myślę, że będę chciał stoczyć tą 50. walkę na pewno, jakąś fajną, dobrą zakończenie z dobrym przeciwnikiem. Oczywiście na wysokim poziomie zawalczyć i potem jakby podejmować decyzję.